Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, polscy komuniści powiedzieli zabić dziedzica. Ruscy komuniści powiedzieli zabić fabrykanta. Chińscy komuniści powiedzieli zabić mandaryna. W Wenezueli komuniści powiedzieli zabić ranchera. W Afryce Południowej komuniści powiedzieli zabić białego. Na Kubie komuniści powiedzieli zabić hotelarza. A w Ameryce amerykańscy komuniści powiedzieli zabić kapitalistę. No tak to jest. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Administracja Bidena w ostatnim tygodniu zaproponowała wzrost opodatkowania capital gain podatku, czyli to jest, jeżeli wzrost kapitału z 20% do 40%, jeżeli ktoś trzymał kapitał przez rok, no to będzie to 40% dla tych ludzi, którzy zarabiają na tym więcej niż 1 milion dolarów. Czyli jeżeli ktoś na giełdzie zarobi milion, no to 400 tysięcy idzie w zasadzie do kiesy komunistycznego rządu. Dodając do tego 4% Medicare, no to jest w zasadzie ubezpieczenie zdrowotne emerytalne, no to jest 44%. Także, ale co jest nieprawdopodobne z tymi 44%, no to jest to, że to jest dużo, dużo ponad takim złotym środkiem, kiedy podatek nie zabija sam siebie. Co to znaczy podatek nie zabija sam siebie? No podatek, no to wszyscy normalni rozumieją, że jak się za dużo zacznie opodatkowywać, no to zacznie być coraz mniej aktywności, coraz mniej działalności, coraz mniej dochodu, także nawet z wielkim procentem podatkowym na początku może ukradną dużo, no ale później jest coraz mniej ludzi, którzy pracują, którzy zarabiają, którzy robią kapitał. No i ten procent, no to taki ogólnie rzecz biorąc komisja kongresu, no to obliczyła, że to jest mniej więcej 28% w Ameryce. Każdy normalny człowiek zrozumie, że to nie może być więcej niż 18%. W Polsce ten VAT, no to jest na poziomie 22. 22 to już jest to 1/5, tak? 1/5. Jezus doradzał, żeby płacić dziesięcinę, czyli 1/10 to płacić cesarzowi. Teraz 28%, no to jest prawie 1/3, 18% to jest 2/5, czyli 2/10. Na Obama chce wprowadzić ponad 4/10. Administracja Bidena decyduje się na to, żeby mniej forsy wchodziło do kufra państwowego, niż normalnie by przychodziło z niższymi podatkami. Czyli co to znaczy? To znaczy, że po prostu chce niszczyć kapitalizm. To znaczy, że komuniści amerykańscy wydali wojnę dziedzicom. Wydali wojnę dziedzicom, fabrykantom, białym, rancherom, hotelarzom, kapitalistom, czyli chcą zniszczyć po prostu kapitalizm. Te 28%, taki maksimum, maksymalizowanie podatku państwowego, no to ma sens, dlatego że no nie zabija się kury zniosącej złote jaja. Te straty również dochodu ekonomicznie dotyczą bardzo dużej ilości ludzi, no bo ludzie prędzej, teraz to mówią, że milion dolarów, no ale to zawsze wiadomo, że milion dolarów to nigdy nie jest, to później przychodzi komunizm po tego, co ma dwie krowy i mówi, że ten, co nie ma krowy, to trzeba zabrać kułakowi, tak, w Polsce to mówili, że to są kułacy. Jeżeli, i to wszystko działa matematycznie
w zasadzie geometrycznie. Jeżeli podatek się podwyższy dwa razy, no to straty w zasadzie są czterokrotne, tak? Także nawet jeżeli państwo zbiera na początku więcej tego dochodu, no to te wpływy jednak zaczynają spowalniać, no bo już nie ma komu zabierać. No i te 28%, no to jest uznane w Ameryce, że w tym momencie to jest taki garb, kiedy to zaczyna schodzić do dołu. No i wszystko powyżej tych 28%, no to jest kara, to jest po prostu kara, to jest wywieszanie, wymordowywanie, wyganianie kapitału. Kara dla bogatych. No i to jest kara dla bogatych, to jest co innego w sumie niż redystrybucja, no bo redystrybucja, no to Janosik niby był redystrybutorem, zabierał bogatym, żeby dawać biednym, ale zabieranie podatków, żeby trzymać w sumie kraj na zapomogach, no to jest w pewnym momencie jest za dużo tych biednych ludzi, a za mało tych bogatych ludzi. Funkcja całego społeczeństwa pod względem no, dobrobytu czy tego, ile ludzi potrzebuje pomocy, no to trzeba to wszystko jakoś tak zbalansować, komu zabrać, komu nie zabrać, tak? No bo jeżeli za bardzo się zacznie zabierać ludziom produktywnym, to nie jest to, że to jest suma pieniędzy, które się składa, że to jest przy jednym stole ludzie jedzą, no bo muszą być jakieś proporcje. W Ameryce teraz chyba 3% Ameryki płaci teraz już około 50% podatków amerykańskich. Także ja już nie wiem, co to można zrobić bardziej. No ogólnie każdy normalny, no i część ekonomistów, no normalnych ekonomistów, no to zgadza się z tym, że idea taka, że zrobić komuś lepiej, ale kosztem tego, że się zrobi komuś drugiemu gorzej, no to nie jest to najmądrzejsze rozwiązanie. W sumie to każdy normalny rozumie przy handlu, tak? Jeżeli się kupuje nawet na bazarze czy w sklepie, no to w każdej tej transakcji jest sprzedawca i nabywca. I dopóki nabywca jest skłonny zapłacić tyle, ile chce sprzedawca, no to wszystko się kręci. W normalnym, wolnym rynku, no to jest tak, że jeżeli któryś nabywca chce za dużo, no to prędzej, jeżeli sprzedawca chce za dużo, no to nabywców nie ma. No i bardzo często znajdzie się następny sprzedawca, który obniży cenę, no i wtedy nabywca jest skłonny kupić, no albo nabywcy zdecydują się zapłacić więcej, jeżeli jest za mało tego towaru. Także to jest prawo popytu i podaży. Jest ci, co chcą kupić, ci, którzy chcą sprzedać, i to jest normalne, i to jest wolny rynek. W podatkach no to nie za bardzo jest wolny rynek. Tam nie ma tego balansu, nie ma sklepu, tak? Nie ma bazaru, nie ma targu, nie ma dwóch stron, które się dogadują, za ile coś jest warte. Podatek, no to jest konfiskata. To jest konfiskata od Jezusa, od Rzymian, od wszystkich. No to jest to historycznie kradzież, no i bardzo, bardzo kontrowersyjna, szczególnie dla tych okradanych. Ogólnie rzecz biorąc, rząd, no to może podnieść podatki i przesuwać tą forsę gdzie chce. No i z reguły no to chce przesuwać do tych niżej zarabiających, no bo ci niżej zarabiający, no to ich wybierają, tak? Rząd jako taki, no to jest budżetówka. Rząd, no to żyje z tych pieniędzy z podatników, no i rząd musi mieć swoich wyborców, tak? Także to jest ta klasa lewicowa, no to jest po to, że po prostu żyje z pracy, potu innych ludzi.
I te wyższe podatki, no to bardzo często rozwalają ekonomię, albo nie dadzą się rozwinąć, albo po prostu niszczą. No i jest do tego dochodzi tak zwana nieszczelna beczka. Co to znaczy nieszczelna beczka? No nieszczelna beczka to jest to, że rząd zabiera tą forsę od tych, którzy produkują, co mają forsę, wlewa ją do tej beczki, no a ta beczka, no to ma tych urzędników, ma polityków, pieniądze idą nie tam, gdzie powinny iść. Ciągle obiecują, że to dla najbiedniejszych, ale suma summarum to później się okazuje, że najbiedniejsi no to dostają tam 30-40%, a reszta wchodzi w ręce nie za bardzo tych biednych. Tak, także że to jest jedno wielkie społeczne oszukaństwo. I wiadomo gdzie forsa znika. To jest po prostu jedno wielkie oszustwo. Obiecują zawsze do najniżej zarabiających i zabierają najwyżej zarabiających, no ale później to wszyscy po prostu biednieją. W Chinach to się nazywało, ja nie pamiętam jak to było, ale coś w tym sensie, że żyto, które wyrasta ponad tą średnią, no to musi być obcinane. Tam chyba nawet maki wchodziły czy coś. Także mało proponował, że wszystkie te maki wyrastające poza żyto trzeba ściąć i wyrównać. Ludzie, ekonomiści, politycy nie zwracają uwagi, no albo niedługoterminowo, ale to już przechodzi. Ameryka przechodziła przez to, Rosja przechodziła przez to, Polacy przechodzili przez to. Te straty budżetowe, straty finansowe, straty gospodarcze, no to są po prostu nieprawdopodobne. No i ten rozrost budżetówki, ten rozlew pieniędzy, ten niszczenie tych pieniędzy, kosztem tych, którzy to płacą. Jak to wszystko wybalansować? No to widać, że w takim układzie no to nie ma za bardzo zwycięzców. No i wiadomo, kto jest na pozycji straconej. Cały ten koncept tego społecznego sprawiedliwości społecznej, cały ten koncept zasiłku czy maksymalizacji tego zasiłku, no to nie jest coś nowego. To jest od strony lewackiej, no to oni zawsze podchodzą do tego. W Ameryce Adam Smith, no to jest taki wczesny ekonomista, no on tam mówił o wartości igieł i tych manufaktury, co była i tak dalej. Ciekawe jest to postudiować, no ale nawet we Francji jeden z ministrów skarbu króla Louisa XIV, no to on to tłumaczył, że podatki no to muszą być takie, żeby w zasadzie wyrwać z gęsi jak najwięcej pierza, ale żeby gęś nie wydawała jak najwięcej dźwięków i krzyczenia i z tego całego strachu nie było tej gęsi. Także po polsku to się mówi nie zabijać kury znoszącej złote jajka. Także to jest podobna. No ale to jest szokujące i makabryczne, że doradcy ekonomiczni są Bidena są na tyle nienormalni. No wydawałoby się, że dla tej administracji powinien ktoś mu doradzić. Fachowcy, którzy nauczają na uniwersytetach i na koledżach, to jest po prostu nieprawdopodobne, żeby Biden zdecydował się na coś takiego. Bo normalni ludzie rozumieją, że tego rodzaju niszczenie opodatkowanie i niszczenie kapitału nigdy się nie kończy dobrze. Wiadomo jak to się kończy z historii. W Ameryce wygląda na to, że komuniści
chcą zlikwidować kapitalizm i to jest jedynym celem. Nie ma sensu żadnego tam gospodarka, czy nie ma ekonomia. Dlatego jeżeli masz głosować, głosuj 2022 na normalnych, no głosuj nie na komunistów. Teraz każdy dzień Bidena i każdy dzień administracji Bidena, no to jest po prostu niszczenie Ameryki. Oni chcą zabić kapitalistę. Polscy komuniści zniszczyli Polskę przez to, że zabijali dziedzica. Wenezueli zabili Wenezuelę, bo chcieli zabić ranchera i tych ludzi, którzy wydobywali olej. W Afryce Południowej zabili Afrykę Południową, bo chcieli zabić białego. Na Kubie zabili hotelarzy i zabili Kubańczyków. No to jest makabra, to jest po prostu nieprawdopodobne to, co się dzieje w Ameryce. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Dziękuję wszystkim subskrybentom, dziękuję wszystkim widzom. Jeżeli możecie, to polecajcie, wysyłajcie gdzie można. Od 4 tygodni w zasadzie jest 0 subskrypcji. Jest totalna blokada. Ludzie albo są wyrzucani, no albo przez YouTube, albo jeszcze ciągle rezygnują przez ten filmik o szczepionce o tym, co było. No, mam nadzieję, że to wszystko się ruszy, także polecajcie, zobaczymy, czy algorytmy się szarpną. Przekaz dla socjalistów. Za 2 lata nie głosujcie, za 18 miesięcy nie głosujcie na Bidena. Widzicie, co się dzieje. On teraz mówi, że chce zabić dziedzica, ale jeżeli macie 2 krowy, no to będziecie kułakiem i jesteście na następnej na liście do odstrzelenia. Zdrowia dla normalnych.